Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Dieta wegetariańska staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Według różnych szacunków już nawet 10% populacji niemieckiej, szwedzkiej i włoskiej żywi się w ten właśnie sposób. No, z badań też wynika, że najbardziej wegetariańskim narodem na świecie są Hindusi, o czym pewnie tradycja przesądziła. Proszę powiedzieć, co to jest wegetarianizm i jakie są główne jego odmiany? Głównym założeniem diety wegetariańskiej jest niejedzenie mięsa i jego przetworów. Natomiast faktycznie mamy dosyć dużo różnych odmian diet wegetariańskich. One nie do końca są teraz nawet przestrzegane, bo są różne modyfikacje, natomiast literatura podaje to, że mamy dietę semi-wegetariańską. To jest taka dieta, można powiedzieć, półwegetariańska, bo dopuszcza do spożycia mięso białe oraz ryby. Jeżeli chodzi o mięso białe, to głównie drób, prawda, czyli kurczak, indyk. Jest to taka typowa dieta śródziemnomorska, przez wielu wegetarianów w ogóle nie uznawana za dietę wegetariańską. Następnie mamy dietę laktowo-pesco-wegetariańską. Lakto jest to mleko, produkty mleczne, owo jako jajka, pesto, czyli ryby i owoce morza. Wydaje się, że jest to jedna z najzdrowszych odmian diet wegetariańskiej ze względu na to, że mamy tutaj udział ryb bogatych w kwasy omega-3. Następnie jest dieta lakto-owo-wegetariańska, najczęściej stosowana odmiana wegetarianizmu w Polsce. Dopuszcza do spożycia mleko, produkty mleczne, jaja i oczywiście wszystkie produkty pochodzenia roślinnego. Kolejną, już bardziej restrykcyjną odmianą diet wegetariańskich jest dieta lakto-wegetariańska. Tutaj już nie ma jajek. Kolejna dieta weganizm. Dopuszcza do spożycia tylko i wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego. Niektórzy weganie nawet eliminują ze swojej diety miód. Jest również dieta witariańska, czyli dieta taka bardziej surowa. Tutaj możemy tylko i wyłącznie do 43 stopni Celsjusza podgrzewać pokarmy. I dieta frutariańska, polegająca na jedzeniu głównie owoców, które spadły z drzewa. Natomiast jest to dieta już taka, jeżeli będzie źle poprowadzona, to bardzo restrykcyjna i niedoborowa. A czy generalnie można przyjąć jakieś założenie, że dieta wegetariańska jest dla wszystkich odpowiednia, czy są pewne grupy populacyjne, które nie powinny stosować takiej diety? Dieta wegetariańska jest odpowiednia na każdym etapie życia. O tym mówi nam Amerykańskie Towarzystwo Dietetyków, które wydało oświadczenie w 2009 roku. Natomiast jest tylko i wyłącznie takie zastrzeżenie, że to musi być dieta w pełni zbilansowana. Wtedy mogą ją stosować osoby dorosłe, dzieci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, również osoby starsze, wielu sportowców ma taki model żywienia. Ale tutaj zbilansowanie jest najważniejsze. Krytycy diet wegetariańskich zarzucają im, że są to diety niedoborowe. Czy może Pani powiedzieć, czy to prawda i jakie składniki pokarmowe rzeczywiście mogą być niedoborowe w takich dietach? Przy źle zbilansowanej diecie, zarówno czy jest to dieta tradycyjna, czy wegetariańska, czy inny model żywienia, mogą występować liczne niedobory pokarmowe. Przy diecie wegetariańskiej obserwuje się zdecydowanie tak samo często jak na diecie tradycyjnej. Natomiast faktycznie głównie zwracamy uwagę na większe ryzyko niedoboru żelaza, ze względu na to, że to żelazo lepiej przyswajane znajduje się mimo wszystko w mięsie. Również może być niedoborowy wapń przy typowych dietach roślinnych, gdzie nie ma mleka i przetworów mlecznych. Bardzo często są niedobory kwasów omega-3, zaburzony stosunek między kwasami omega-6 i omega-3. Ze względu na brak tłustych ryb morskich, tutaj trzeba je inaczej wymieniać na produkty roślinne. Niedobór witaminy D, natomiast to jest w całym społeczeństwie.
Często w literaturze również pojawia się informacja o niedoborze cynku, selenu. Czy w takim razie osoby, które stosują dietę wegetariańską bądź wegańską, są skazane na branie suplementów? Jedyny suplement, który jest wskazany w diecie typowo roślinnej, to witamina B12, ponieważ ona pochodzi tylko i wyłącznie z produktów pochodzenia zwierzęcego, więc osoby przechodzące na dietę wegańską od razu po eliminacji produktów pochodzenia zwierzęcego muszą zacząć suplementować witaminę B12. W przypadku wegetarian zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie dzieci. Osoby dorosłe, które jedzą mleko, produkty mleczne, jajka, nie muszą suplementować witaminy B12. Czy mogłaby Pani podać przykładowy, całodzienny jadłospis wegetariański, taki dobrze zbilansowany, gdzie to ryzyko niedoborów jest małe albo żadne? Należy przede wszystkim pamiętać, że dobrze zbilansowana dieta wegetariańska też stanowi prewencję różnych chorób cywilizacyjnych, ale ona musi wyglądać wzorcowo. Na pewno ważne są produkty zbożowe, które powinny być pełnoziarniste, ewentualnie w przypadku dzieci na takich dietach roślinnych mogą one być czasem bardziej oczyszczone i one powinny na pewno wchodzić w skład przynajmniej 3 posiłków w ciągu dnia, bo one są głównym źródłem żelaza, magnezu, witamin z grupy B i błonnika pokarmowego właśnie. Druga bardzo ważna grupa produktów to oczywiście warzywa. Połowa warzyw powinna być zielona, bo one zawierają zupełnie inne składniki typu wapń, magnez, żelazo, również białko. I tu fajnie na przykład na drugie śniadanie zrobić sobie koktajl owocowy ze szpinakiem, z jarmużem lub z innym warzywem. Zwróćmy uwagę również na obecność roślin strączkowych, które są wymiennikiem mięsa, więc powinny znaleźć się w typowym wegetariańskim obiedzie, czy w postaci kotleta, zupy. Wcześniej mogą to być również pasty do kanapek. Podwieczorek lekki, najczęściej owoce lub jakieś warzywa. Kolacja na pewno też taka pełnowartościowa, czyli udział kasz, pełnoziarnistych makaronów, ryżu, warzyw na ciepło lub na surowo i rośliny strączkowe. A proszę powiedzieć, po co właściwie stosować dietę wegetariańską? Rozumiem, że poza jakimiś ideologicznymi przesłankami również są jakieś korzyści zdrowotne. Większość osób przechodzi na dietę wegetariańską ze względów etycznych. Natomiast są również osoby, które łączą tą etykę również z relacjami zdrowotnymi i faktycznie badania potwierdzają to, że osoby, które ograniczają mięso, bo niekoniecznie te tylko, które je eliminują z diety, żyją dłużej, rzadziej chorują na choroby układu krążenia, cukrzycę, liczne nowotwory, w tym nowotwory jelita grubego przede wszystkim, mają mniejsze ryzyko choroby Alzheimera, Parkinsona, nie mają problemu z zaparciami, mają ładną skórę, włosy, paznokcie, dużo energii, ogólnie czują się dobrze, ale tu warunek, cały czas powtarzam, dobre zbilansowanie diety. A czym w takim razie mięso zastąpić? Idealnym zamiennikiem mięsa są rośliny strączkowe. Większość osób na dietach wegetariańskich zamienia mięso na nabiał, czyli mleko i produkty mleczne, nie wliczając w to jaja, bo jajka nie należą do nabiału. Więc eliminując mięso, faktycznie albo jemy ryby w konkretnej odmianie diety wegetariańskiej. Zamiennikiem mięsa są też jajka, ale przede wszystkim rośliny strączkowe, czyli soczewica, ciecierzyca, groszek, fasola, soja i jej przetwory. Tych gatunków roślin strączkowych na świecie mamy bardzo dużo i one faktycznie powinny znaleźć się w diecie wegetariańskiej codziennie. A jakie są najczęściej popełniane błędy w komponowaniu diet wegetariańskich? Najczęściej popełnianymi błędami w moich pacjentów na dietach roślinnych jest przede wszystkim wymienianie właśnie mięsa na mleko i produkty mleczne. Wegetarianie jedzą najwięcej sera żółtego w całej populacji, bo właśnie zamieniają mięso na nabiał. Zapominanie o suplementacji witaminy B12, witaminy D, którą wszyscy musimy suplementować niezależnie od modelu żywienia.
mały udział surowych warzyw, ale często też takie typowe błędy żywieniowe typu duże ilości słodyczy, smażenie, solenie, jadanie fast foodów, bo tych mam już dostępnych w wersji wegetariańskiej, wegańskiej, nieregularne spożywanie posiłków i po prostu niedbanie o to, żeby występowały w diecie takie składniki, takie produkty, które zapewnią podaż odpowiednich składników. Wspomniała Pani wcześniej, że nawet sportowcy stosują dietę wegetariańską. Czy to naprawdę sprzyja osiąganiu sukcesów sportowych? Tak, wielu wegetarian i wegan stosuje, jest bardzo aktywnych fizycznie. Szczególnie ja często spotykam się z osobami, które przebiegają maratony, ultramaratony, podnoszą ciężary. Tutaj ważna jest wtedy suplementacja takim typowym białkiem roślinnym, ale faktycznie dieta roślinna, dieta z ograniczeniem mięsa wpływa bardzo dobrze na regenerację naszego organizmu, na szybszy powrót po aktywności fizycznej do prawidłowego stanu, nie ma wtedy tak zwanych zakwasów. Także to jest najważniejsze dla sportowca tak naprawdę. Czyli jeżeli ktoś miałby zacząć dietę wegetariańską, to nie zachęcamy od razu do przechodzenia na weganizm, który jest dość wymagający, tylko zacząć od tego lakto-owo-pesko-wegetarianizmu, tak? To znaczy nie zgodzę się z tym, ponieważ są różne osoby różnie reagują na zmiany diety. Raczej jestem zwolennikiem tego, żeby faktycznie gwałtownie nie zmieniać takiej typowej diety tradycyjnej od razu na dietę na samych roślinach. Ale są osoby, które właśnie z diety tradycyjnej, tej niezdrowej, źle zbilansowanej, przechodzą na diety roślinne i nagle czują się lepiej, dają sobie radę, dużo gotują, bo to też trzeba mieć wtedy inne podejście do tej kuchni i wszystko jest w porządku, więc to jest bardzo indywidualne. To może na koniec wymieńmy jeszcze kilka znanych postaci, czy to z Polski, czy z zagranicy, które stosują dietę wegetariańską bądź wegańską. Myślę, że to może zainteresować. Myślę, że takim fajnym, dobrym przykładem jest teraz Arnold Schwarzenegger, który przeszedł na dietę wegańską. Promuje tą dietę. Stare lata, tak. No, myślę, że nie aż na takie stare, ale Albert Einstein, bardzo dużo sportowców, aktorów. Jest sporo takich osób. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.